Duże brawa, duże brawa! Rozpoczęliśmy koncertem utworem Amor, Amor do Juana hiszpańskiej muzyki rozrywkowej Julio Iglesiasa. Szanowni Państwo, nie było ponurego żartu prowadzącego, jeszcze musi coś takiego być. Czy Państwo wiecie, co to jest żywność geriatrycznie modyfikowana? To jest obiad u babci, proszę Państwa. To jest ten ponury żart, proszę Państwa. A więc teraz kolejny utwór, wiązanka arii operetkowych w wykonaniu naszych salezjańskich muzyków. Można się bujać, można się bujać. Thank you.
Brawo, brawo, brawo. Pan Tadeusz Grucza, jego muzycy, szanowni państwo. Kochani państwo, na dzisiejszy wieczór stosowny jest wiersz naszej słynnej poetki Wisławy Szymborskiej, noblistki, Oda do starości. Co to za życie bywa w młodości? Nie czujesz serca, wątroby, kości. Śpisz jak zabity, popijasz gładko i nawet głowa boli cię rzadko. Dopiero człeku twój wiek dojrzały, odsłania życia urok wspaniały. Gdy łyk powietrza z wysiłkiem łapiesz, rwie cię w kolanach, na schodach sapiesz. Serce jak głupie szybko ci bije, lecz w każdej chwili czujesz, że żyjesz. Więc nie narzekaj z byle powodu, masz teraz wszystko, czego za młodu nie doświadczyłeś, ale dożyłeś. Więc chociaż czasem w krzyżu cię łupie, ciesz się dniem każdym, mniej wszystko w dupie. Wisława Szymborska, to nie ja. Kochani państwo, kolejny utwór, można powiedzieć, bardzo rozrywkowy, taki wieczorowo-nocny, Blue Night. Proszę państwa, będziemy się teraz rozkoszować taką muzyką. Thank you.
Cza, cza, cza. Kochani Państwo, w tym męskim gronie muzyków, jak zauważyłem, są dwie dziewczyny, także dajcie osobne oklaski dla dwóch pięknych dziewczyn, które grają w tym składzie. Prosimy dziewczyny, pokażcie się. O, pan nie. Kochani Państwo, dwa słowa o marzeniach dorosłego mężczyzny, dojrzałego mężczyzny. Pierwsze marzenie to córka na okładce twojego stylu, syn na okładce piłki nożnej, kochanka na okładce Playboya, żona bohaterem programu Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. To są marzenia dorosłego mężczyzny, proszę Państwa. A teraz zapraszam na wiązankę pieśni biesiadnych. Można śpiewać, to jest nawet nakazane, proszę Państwa, z udziałem orkiestry dętej działającej w naszym mieście przy parafii Najświętszej Marii Panny z Pomożenia Wiernych. Nie będzie nas. Cyganie, zagraj melodię swych lat. Zagraj mi pieśń o miłości, może ostatni już raz. Zagraj mi pieśń o miłości, może ostatni już raz. Którą przeżyłem sam, opowiedziałbym o swej miłości, którą przeżyłem sam. A co? La. Ja tego nie śpiewam. 8 razy i nad ranem. To jest pobożna orkiestra. Tu jest twoje miejsce,
pośpiewaliśmy, trochę pośpiewaliśmy, proszę Państwa. Pan Tadeusz nas do tego zmusił. Kochani Państwo, ale czy będziemy zdrowi, to zależy, co będziemy pili, proszę Państwa. Niestety, kto pije dużo wina, ten zyskuje mądrość. Kto pije dużo piwa, ten zyskuje siłę, proszę Państwa. A kto pije dużo wody, ten może trafić na bakterie, proszę Państwa. Także uważajcie, co pijecie. A propos badań amerykańskich naukowców, proszę Państwa. Wódka z lodem atakuje nerki. Rum z lodem atakuje wątrobę. Gin z lodem atakuje mózg. Whisky z lodem atakuje serce. Wniosek z tego, lód szkodzi na wszystko, proszę Państwa. Dlatego też teraz, proszę Państwa, będzie Polka, proszę Państwa. O nią toczą wojnę i Czesi, i Niemcy, proszę Państwa. A my Polacy chętnie również lubimy jej słuchać. Zawsze towarzyszy biesiadnym imprezom, a mianowicie Rozamunda, proszę Państwa. Prosimy bardzo, Tadeusz Grucza, jego muzycy. Dziewczyny piszą. Chłopaki, ho, ho, ho. Jest kontakt z publiką. Panie Tadeuszu, prosimy bardzo. Szanowni Państwo, co jest najśmieszniejsze w ludziach? O tym pisze znany, poczytny brazylijski pisarz Paulo Coelho w książce Być jak płynąca rzeka. Co jest najśmieszniejsze w ludziach? Zawsze myślą na odwrót. Spieszy im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem. Tracą zdrowie, by zdobyć pieniądze. Potem tracą pieniądze, by odzyskać zdrowie. Prawda. Z troską myślą o przyszłości, zapominając o chwili obecnej i w ten sposób nie przeżywają ani teraźniejszości, ani przyszłości. Żyją, jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli. Paulo Coelho z książki Być jak płynąca rzeka.
Kochani Państwo, żegnamy się marszowo, proszę Państwa, w stylu amerykańskim. Idziemy prosto do nieba, chcielibyśmy tak powiedzieć teraz głośno. Happy Marching, marsz na pożegnanie w wykonaniu Orkiestry Dętej pod dyrekcją pana Tadeusza Gruczy. Dajcie oklaski! Czy nie?